Redakcję Rn.eu wspiera rtv euro AGD. Horror Layers of Fear wydany w 2016 roku był punktem zwrotnym dla studia Bluebird Team. Krakowscy deweloperzy po sukcesie mrocznej historii malarza skręcili totalnie w stronę gier grozy, wydając w kolejnych latach takie tytuły jak Observer, Blair Witch czy The Medium, a obecnie pracują między innymi nad remakiem kultowego Silent Hill 2. Ale zanim ponownie odwiedzimy skąpane we mgle miasto, w czerwcu tego roku na wirtualne półki sklepowe trafił, cóż, Layers of Fear. Zestaw wszystkich gier z tej serii połączonych ze sobą w spójną całość za pomocą zupełnie nowej, dodatkowej historii. Idealne domknięcie pewnego rozdziału w historii Bluebird Team. Jak ono wypadło i do kogo jest skierowany ten tytuł? Podajcie mi rękę. I wspólnie zagłębmy się w psychologiczny horror, by znaleźć odpowiedzi w tej lekko spóźnionej recenzji. Jak zostało wspomniane, na tegoroczny Layers of Fear składają się wszystkie odświeżone gry z serii, a nawet więcej. W pakiecie dostajemy oczywiście część pierwszą, gdzie odkrywamy tragiczną historię malarza i jego rodziny. Dwa dodatki do tej opowieści, znane już fanom Inheritance, pozwalające nam zagrać córką artysty, oraz zupełnie nowy, przygotowany specjalnie pod tę edycję, zatytułowany Final Note. Tu przyjdzie nam wcielić się w żonę malarza i spojrzeć na całą historię z nieco innej perspektywy. Do tego oczywiście Layers of Fear 2 z akcją rozgrywającą się na transatlantyckim statku i protagonistą będącym aktorem z poważnymi problemami mentalnymi. Całość spięta jest nową historią pisarki, i to od niej właśnie zaczyna się cała zabawa. Nasza bohaterka wygrywa konkurs pisarski z nagrodą w postaci kontraktu na książkę i pobyt w odizolowany od świata latarni morskiej, gdzie w spokoju będzie mogła pracować nad powieścią. Powieścią, której głównym bohaterem jest dobrze nam znany malarz. Oczywiście nic nie jest tym, czym się wydaje i pisarka również będzie musiała zmierzyć się z przerażającymi koszmarami podczas swojego pobytu na wyspie. Ale to właśnie ona jest tym łącznikiem między historiami Layers of Fear. Historie z dwóch pierwszych części pełnią tu rolę tworzonych przez pisarkę powieści. Ilekroć zasiada do maszyny, przenosimy się do jednego z tych wątków. Do wspomnianych dwóch dodatków mamy dostęp oddzielnie poprzez dwie książki, znajdujące się w gabinecie pisarki. Możemy więc w nie zagrać w dowolnej kolejności, kiedy tylko jesteśmy w latarni morskiej. Całkiem ciekawy pomysł, ponieważ dzięki takim zabiegom tegoroczne Layers of Fear faktycznie staje się kompleksowym doświadczeniem i jedną wielką spójną grą. Nie jest to po prostu bezduszny pakiet, gdzie w menu głównym odpalamy daną część i tyle. A przecież tak deweloperzy mogli zrobić i jeszcze pewnie nikt by nie narzekał, tak więc szanuję. Aczkolwiek tak, jeśli chcemy, to możemy włączyć dany tytuł z menu. Jeśli już przeszliśmy historię pisarki, to konkretny rozdział z każdej historii możemy rozegrać ponownie, aby na przykład odnaleźć wszystkie znajdźki lub spróbować doprowadzić do innego zakończenia. Here we are again. You almost had. Deweloperzy z Bloober Team oraz ze współpracującego z nimi przy tym tytule Unshar Studios faktycznie świetnie wykorzystują moc silnika Unreal Engine 5. Layers of Fear otrzymało mocny lifting i wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Niektóre sceny robią wrażenie, a oświetlenie znakomicie buduje nastrój. Do tego ładowanie się gry zajmuje dosłownie kilka sekund, przynajmniej na moim komputerze. Podejrzewam, że na takim PlayStation 5 może być jeszcze szybciej, a trzeba zwrócić uwagę, że optymalizacja to jest to, co często kuleje w obecnych produkcjach powstających na silniku Epika. Na całe szczęście z warstwami strachu jest znacznie, znacznie lepiej. I jedyne czego można by się tu przyczepić to czasami opóźnione doczytywanie się tekstur. Zazwyczaj nie zwraca na to mocno uwagi, trudno, zdarza się, ale ponieważ wszystko inne od płynności, przez wysoki poziom grafiki, aż po te krótkie loadingi działa znakomicie, to jednak ten jeden mankament kłoł nieco w oczy. Tak samo przeszkadzało mi jak w sterowaniu, przynajmniej na myszce i klawiaturze rozwiązane zostało otwieranie i zamykanie drzwi czy szuflad. Czasami wystarczy kliknąć na klamkę i przejście stanie przed nami otworem. Innym razem należy wykonać konkretny ruch myszką, by na przykład zakręcić zaworem. I okej, okay, podobnie jest w innych pozycjach tego typu: patrz Amnizia De Bunker. Tylko od czasu do czasu miałem wrażenie, że gra nie zawsze odpowiednio reagowała na moje komendy. Czasami nic się nie działo, a czasami ten chwyt bohatera trwał za długo. Drzwi już dawno się otworzyły. Ja puściłem lewy przycisk myszy, ale gra jeszcze przez chwilę zachowywała się, jakbym nadal trzymał klamkę, a przez to nie mogłem się poruszać. Co bywało irytujące i zdarzało się nagminnie. Ale jest to chyba jedyny bardziej wkurzający element, o jakim mogę wspomnieć. Poza tym chodzenie po tych mrocznych korytarzach sprawia ogromną przyjemność. I nie bez powodu użyłem słowa chodzenie, bo należy się przygotować, że Layers of Fear jest przedstawicielem walking simulatorów. Ogólnie należy pamiętać, że to wciąż są warstwy strachu, które znamy z ostatnich lat. Co oznacza, że do tej nowej odsłony przeniesione zostały zarówno wszystkie zalety psychologicznych horrorów Blueberry Team, jak i wszystkie wady. Pewnie twórcy starali się nieco odświeżyć rozgrywkę, dodając pewne nowe elementy. Jak choćby upiorną zjawę żony malarza w Layers of Fear 1. przeciwnika, którego nie było w oryginalnej odsłonie. Utrudnia nam ona eksplorowanie koszmarnych wizji protagonisty, ścigając nas na niektórych poziomach. Nie możemy jej pokonać, możemy jedynie uciekać, ale z pomocą przychodzi nam także lampa. Roztopienie zjawy silnym promieniem światła opóźnia na moment pościg Choć na naprawdę krótką chwilę, więc należy korzystać z tego ostrożnie. Siła lampy jest ograniczona i szybko się zużywa. Lepiej nie zostać w kompletnej ciemności, zagonionym wróg przez żonę, jakkolwiek by to nie brzmiało. Takich zmian w rozgrywce jest jednak niewiele, poza liftingiem graficznym oraz dodatkowymi historiami to nadal stare dobre Layers of Fear, co doprowadza do niepokojącego wniosku. Jeśli nie podobały Wam się oryginalne odsłony, to obawiam się, że ten pakiet również Was nie zachwyci. Ja osobiście lubię tego typu produkcje, gdzie zostajemy zabrani na przejażdżkę w domu strachów. Przemierzamy znakomicie wykrowane lokacje, odkrywając powoli nieoczywistą i zagmatwaną historię, pozwalając zaskakiwać się kolejnymi scenami i powolutku odkrywając mroczne sekrety. A przy okazji poddajemy się temu nastrojowi grozy, dając się straszyć na różne wymyślne sposoby. Jeśli ktoś liczy na coś więcej, stricte mówiąc teraz o gameplayu, to może się tutaj zawieść. Pewnie od czasu do czasu trzeba trochę pobiegać i pounikać zagrożenia czy rozwiązać prostą łamigłówkę, ale w kodzie genetycznym owej produkcji jest koniec końców zapisane, że to Walking Simulator. Do tego mamy tutaj potężną, skondensowaną dawkę warstw strachu. Mi przejście tego tytułu zajęło około 12 godzin. Kiedy gram w podobne tytuły, które zajmują 4 godziny, to nie mam czasu się znudzić formułą. Tu musiałem sobie dawkować produkcję Bluebird Team i Anshar Studios. Layers of Fear to wciąż przykład tego, jak tworzyć horrory wysokiej jakości. Grafika, audio, muzyka, historia, te wszystkie najważniejsze elementy współgrają ze sobą bardzo dobrze. Należy po prostu pamiętać, że nie jest to absolutnie gra dla każdego. Jeśli już ktoś grał w oryginalne części Layers of Fear, nie znajdzie tu wiele nowego, choć po dłuższej przerwie miło mi było wrócić do tego mrocznego świata i na nowo odkryć te szalone historie. Znów było super poczuć ciarki na plecach podczas ponownego odbioru historii malarza. Ponownie ekstra było znajdować te wszystkie nawiązania do kultowych filmów, które można odnaleźć w historii aktora. Po prostu miło było. Jeszcze raz odkrywać kolejne warstwy tej opowieści. Ci, co nigdy nie mieli okazji zagrać w Layers of Fear, to jest jak najbardziej tytuł dla Was. To takie Ultimate Experience, jeśli chodzi o tę serię. Macie wszystko w jednym miejscu, jeszcze bardzo ładnie opakowane, więc nie ma co się zastanawiać. Choć wiem, że sporo osób się ze mną nie zgodzi, to uważam, że to bardzo dobry tytuł, którego nie mogę nie polecić. Dajcie mu szansę, spróbujcie. A obiecuję Wam, że zostaniecie w tym upiornym świecie na dłużej. Trzymajcie się i do następnego.